Sceny rodem z ptaków Hitchcocka każdego wieczoru rozgrywają się przy ulicy Tysiąclecia w Lubinie. Mieszkańcy tych bloków różnymi sposobami przeganiają uciążliwych lokatorów, ale chmara szpaków za każdym razem milknie tylko na chwilę. Hałaśliwi sąsiedzi dokuczają mieszkańcom rano i wieczorem, zwłaszcza jesienią. Zaczyna się od godziny 19, tak do 22 to takie. Ale tu jest setki, tysiące można powiedzieć tych ptaków. Mhm. Mało, że no, tutaj akurat nie, ale tam to widać, te place, kup, no i tak dalej. No i strach tu nawet wyjść. Od lat jest tak, ale w tym roku to już jest plaga. Ich jest więcej, co rok jest ich więcej. Także nie można sobie z tym radzić. No bo one już o 5 rano ćwierkają, ja już nie śpię, to przeszkadza. Okna zamykam, drzwi zamykam. Taki straszny gwar jest. Szum taki, jak je coś spłoszy, to tak jakby nie wiadomo co się działo, taki hałas straszny. No i ciągle tutaj brudzą. Mieszkańcy bloków przy ulicy Tysiąclecia zwrócili się o pomoc do władz miasta. Zgłaszali taki problem do naszego referatu lokalowego i tam odbędzie się przycinka drzew, nie wycinka, ale przycinka, zgodnie z sztuką, tak aby i mieszkańcy byli zadowoleni, ale też żeby nie niszczyć, nie ograniczać nadmiernie przyrody w mieście. Wygląda na to, że ptaki osiedliły się na dobre, a w myśl starego porzekadła... Jak zwierzęta lgną do jakiegoś miejsca, to znaczy, że to miejsce jest szczęśliwe i żadna burza, żaden piorun tutaj nie trafi. Być może wina leży po stronie samych mieszkańców. Niektórzy bowiem dokarmiają ptaki, a jeśli jest pożywienie, to nawet podcinanie gałęzi nie pomoże. Na szczęście koszmar mieszkańców niebawem się skończy. Jesienią szpaki zbierają się na sejmiki i niebawem odlatują do cieplejszych krajów Europy. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.